No, wracamy do tematu uszkodzonego czujnika G210. Jest to druga część filmu. Polecam oglądnięcie pierwszej części, ponieważ no, jakaś ciągłość zdarzeń jest i nie będziemy, że tak powiem, powracać do tematu. Czyli w tej chwili koncentrujemy się na uszkodzonym tym czujniku. Tak jak mówiłem, to jest już element uszkodzony. Celowo mamy go rozebranego, żeby pokazać, że jest możliwe rozebranie. Fizycznie jest możliwa naprawa tego, ale tak pokrótce, jak to jest zbudowane. Ja tutaj nie będę filozofował, że tak powiem, że się jakoś tam na tej elektronice akurat specjalnie znam. Zaprosiliśmy kolegę, który jest fachowcem w dziedzinie elektroniki. Kolega Krzyśka z Nowej Soli, Wel Adamek. No i on nam tutaj rozświetlił umysły już tak całkowicie, ponieważ były jakieś wątpliwości. Tutaj te czarne plamki, które tutaj mniej więcej widać, takie dwie, tu. Widać je. Zresztą jak ktoś to rozbierze, to będzie widział. To nie jest coś, że tak powiem, bez sensu i tylko i wyłącznie farba, tylko to są natryskowo, że tak powiem, tutaj umieszczone oporniki. Oporniki, które mają swoją konkretną funkcję i konkretne, że tak powiem, działanie. To nie jest coś bez znaczenia. Także summa summarum, ten obwód, który tu widzimy, po którym funkcjonuje ten magnes i tutaj te oporniki, suma tego wszystkiego musi być sprawna, żeby to ta całość działała i ta kontrolka się nie świeciła. No, czyli jak mamy tutaj przerwany ten opornik, no to fizycznie jest już koniec i nie ma o czym mówić. Owszem, jest to możliwe, bo tak jak kolega nam powiedział, jest to możliwe, ale musielibyśmy znać wartość, jakie tutaj Audi zastosowało, jaki opór, czyli jakby był jakiś tam, były jakieś dane, jeżeli chodzi o wartości tego opornika, no to można by było to reanimować, lutować, ale to jest kompletnie bez sensu. Sam ten czujnik myślę, że jest do dostania gdzieś tam używany za jakieś rozsądne pieniądze. Nie ma sensu bawić się, że tak powiem, w lepienie albo leczenie syfu pudrem, bo to się mija z celem. Nie? My tylko pokazujemy tutaj edukacyjnie, jak to... W momencie, kiedy znalibyśmy wartość tego opornika natryskowego, to jesteśmy w stanie taki podłożyć, ale myślę, że to jest tak drobne i delikatne i nie ma, to w Europie nie ma, nie ma sensu. Potrzeby. Tak? Nie ma potrzeby, tym bardziej, że koszt zakupu drugiego po prostu no, nie jest kosmiczny, jest znikomy. Nawet niech on kosztuje, nawet ja mówię ekstremalnie, nas kosztował akurat 50 zł, nawet niech on kosztuje 100 zł, no to tak. I tak myślę, trzeba że nie warto... że on jest niedostępny w serwisie jako pojedyncza część, trzeba kupić całą kosz, ale kosze same de facto występują na Allegro używane, można dogadać też, się, kupić. Nie trzeba tego rozbierać, żeby sprawdzić. Wystarczy omomierz podłączyć pod kostkę na samym koszu, żeby sprawdzić, czy czujnik jest sprawny. Tak, dokładnie. A teraz zademonstrujemy, jak właśnie odczytać, nawet bez, chociaż nie, bez rozbierania to nie za bardzo. Znaczy się tak, możemy odczytać bez rozbierania, jaką ma wartość. Jaką ma wartość. Jeżeli odczytamy już błędną wartość, która nie powinna się pojawić, bo nie ma tu teraz dla nas znaczenia, ile będzie paliwa jeżeli w samochodzie. Jeżeli będzie na zewnątrz i paliwa będzie zero w koszu, czyli pływak będzie na dole, powinien mieć wartość około tam 100 kiloohmów, a jeżeli jest uszkodzony, będzie miał... I my to teraz z kolegą Mateuszem zademonstrujemy, ja potrzymam, a kolega podłączy omomierz i pokażemy, jak to funkcjonuje, czyli podłącz, Mateusz. Podłączamy najzwyczajniej w świecie prostownik. Omomierz. Miernik. Prostownik, Boże Święty, poniosło mi. Miernik podłączamy. Na wskazaniu 2 kiloomy i mamy 429 wskazanie. Co dokładnie tutaj może występować leciutkie przekłamanie, albo ja tutaj źle coś dociskam. Powinno być fabrycznie, fabryka podaje i parametry fabryczne są takie, że powinno tutaj wystąpić wskazanie 430. Czyli można powiedzieć, że mamy 430. Program serwisowy Elza mówi, że przy pełnym napełnieniu kosza powinno być 430 kg, tak? Dokładnie. I tu mamy, możemy to założyć, że mamy 430. Teraz proszę zobaczyć. Może trochę, teraz będzie lepiej widać. Ja obniżam ten pływak, czyli symuluje jakby zużycie paliwa. Zaczynam powoli obniżać i widać, jak natychmiast spadło do 100 wskazanie. Tak. Nawet mało tego, Mateusz, to widzę, nie chodzi płynnie, bo to nie ma za zadanie chodzić płynnie. To ma za zadanie najzwyczajniej w świecie, tylko w jakimś tam sensie pracuje zero-jedynkowo, czyli albo na górze i pokazuje 430, albo najzwyczajniej w świecie, obojętnie które położenie, ale natychmiast, które je wyłącza, pokazuje 100. Ja mam wrażenie, że połowa, proszę zobaczyć, ja zrobiłem teraz połowę na pływaku i to nie zmienia wskazania. Jest cały czas 100, o proszę. Może tego nie widać, tak, ale ja tutaj delikatnie tym ruszam, bo ten skok w ogóle całkowity jest około 7 mm. Ale ja ruszam nawet te 3 mm i tak pokazuje 100. Czyli to ma za zadanie dosłownie. Albo jest na górze i to paliwo jest w baku, nie ma potrzeby włączania pompy, jest 430, albo cokolwiek, tylko ono się obniża, cokolwiek w zasadzie, powiedzmy, że do połowy teraz obniżyłem i już jest 100. I nie ma znaczenia, czy posunę to jeszcze w dół o 3 mm, również jest 100.
Czyli funkcjonuje to tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że po prostu tą wartość, że tak powiem, oporu daje na komputer ten czujnik i komputer już wie, co zrobić. Czy uruchomić pompę, bo ten kosz, który tutaj wcześniej żeśmy pokazywali, jest pusty i należy go napełnić, czy pompa nie musi być uruchamiana i najzwyczajniej w tym koszu jest naturalnie paliwo, ponieważ poziom tego paliwa jest dużo wyższy niż głębokość tego kosza, powiedzmy, że taki, no to on naturalną sprawą jest, że ten kosz się non-stop zapełnia, bo fizycznie to Audi to 2,5 ciągnie paliwo, pobiera, nie spoza kosza. Nie ma w ogóle takiej, że tak powiem, rurki, która gdzieś awaryjnie jest poza koszem. Nie ma czegoś takiego, że jak pompka nie zadziała, to mimo wszystko spoza kosza gdzieś tam to paliwo nam się pobiera. Nie ma. Ten wężyk, który tutaj widzimy, to jest... Nie, zaraz. Przepraszam, bo zrobiłbym błąd. Tu, na dole pompki jest sitko. Też polecamy je wyczyścić, jak już będziemy mieli to na wierzchu. A odczepia się tu tutaj najzwyczajniej w świecie. Leciutko podważamy, bardzo delikatnie. Tu jest taka obejma aluminiowa, ale to można, że to... Ja już teraz nie będę tego demontował, bo my to mamy wyczyszczone. To można po prostu ściągnąć i mówię, to przedmuchać, bo tutaj też, tak jak tam były gluty, jak było widać w baku, tak samo tutaj będzie jeden wielki blut. Tak samo proszę odczepić tutaj ten ssak. Tu jest ssak taki do samego dołu, do tego kosza. Tutaj naciskamy, tutaj tak jak widać, tutaj w tej dziurce, naciskamy delikatnie śrubokrętem i to podciągamy do góry. Może weź, Mateusz, masz czym nacisnąć? Nie. No tym spróbuj, może się uda. O, proszę bardzo, błyskawicznie... Błyskawicznie możemy ten staczek wyciągnąć. Też polecamy to wszystko, jak już mamy na wierzchu, mówię to, o, w ten sposób on się zapina. Czyli wszystko w zasadzie wokół tego kosza to działa na zasadzie wypinania plastików, nie? Nie ma nigdzie jakiegoś czegoś skręcanego, czegoś, no nie wiem, no. Tylko i wyłącznie ten kosz po prostu to jest, to odczepiamy, wypinamy go w ogóle z tego, że tak powiem, kosza, który pozostał w baku, nie? Na zasadzie lekkiego przekręcenia. Tutaj widać, to co tutaj widzimy, to jest dosłownie ciało stałe, bym powiedział. To nawet nie jest jakiś glut, tylko to jest ciało stałe, pył, który został wyciągnięty między innymi tutaj z tego kosza. Dosłownie. To w tej chwili już leży jeden dzień, bo wczoraj było demontowane, ale proszę zobaczyć, jaki syf był w zbiorniku paliwowym, no i siłą rzeczy to w jakichś tam drobinkach przenoszące się do pompy paliwa, później z pompy, raz, że pompa paliwa dostaje, że tak powiem, po dupie, można powiedzieć, a druga sprawa, i ona się zużywa, wycierają się tam elementy, a druga sprawa, że ten muł, bo to powiedzmy sobie szczerze, takie coś się nie przedostanie, owszem, ale pyłek tego, muł tego, przedostając się na wtryski, no też te wtryski po prostu się niszczą i suma summarum później są spore koszty. Są dziwne historie, spore koszty, nie? Teraz powiem tak w takim szybkim skrócie, bo my tutaj mieliśmy akurat przypadek taki, że to Audi, mówię, czujnik sam jako tako, paliła się ta kontrolka, była irytująca, ale paliwo pompowało do kosza, czyli ja to pokazuję tak cały czas może trochę kolokwialnie, ten kosz, bo to nie jest zupełnie, że w tym koszu jest to paliwo, tylko to, czym to jest tam wcześniej pokazywałem włożone, tam jest ten kosz, czyli ten kosz jest jakby... No tą pokrywką tego, ale suma summarum nazwijmy to, że to jest też element tego kosza. Wiesz, o co chodzi, Mateusz, bo ssak jest tu, nie? Czyli ten kosz jest, no traktujemy to co jest w baku, ale to nie ma znaczenia. Ogólnie sprawa jest, no, dobrze opowiedziana. Czyli tak, tutaj w tym przypadku tego Audi dosłownie była taka historia, że po prostu kontrolka migała, ale samochód jechał. Nawet na rezerwie on jechał, on poruszał się, on nie stanął, nie? No. A tu widzimy ten element, którego wcześniej nie pokazywałem, to jest ten z którym mamy pierwszą styczność, czyli zaraz jak odkręcimy tą klapkę blaszaną po odsunięciu tej styropianowej, że tak powiem, osłony, to widzimy później, odkręcamy tutaj ten kołnierz, ja teraz nie mogę tak pokazać, weź może przytrzymaj. Tutaj naokoło jest ten kołnierz, który tam wcześniej pokazywałem, czarny taki plastikowy, odkręcamy go jako nakrętkę i później mówię, mamy te dwie kostki. Tutaj kostka to jest ta odpowiedzialna, tutaj są za zasilanie pompy i za czujnik paliwa, ale mówimy o czujniku, o wskaźniku, ile mamy paliwa i o rezerwie, to tutaj.
nie mylić, a to dosłownie ta kostka odpowiada tylko i wyłącznie za czujnik G210. Tylko i wyłącznie, nic więcej. I teraz tak, jak my odkręcimy tą klapkę i chcemy cokolwiek w zasadzie sprawdzić, podłączając tutaj miernik, jeżeli pokaże nam wskazanie, już nie wnikając ile jest paliwa, jeżeli wskazanie będzie inne niż pomiędzy 100 a 430, każde inne, tak, no to na 100% mamy uszkodzenie. Na 100% mamy uszkodzenie. Nie ma innej możliwości technicznej. Tu, jeżeli podłączymy, biegunowość jest bez znaczenia, bo tu mierzymy opór. Jeżeli podłączymy i będzie inne, że tak powiem, wskazanie na mierniku niż 100, no chyba, że ktoś tam przełączy na 20 kiloohmów, no to będzie 0,4,3 tak. I 0, wiadomo o czym mówimy, nie? Tak. Ale no, na skali. Ale w każdym razie między 100 a 430, jeżeli będzie 0, 100% uszkodzenie, jeżeli będzie, nie wiem ile, 500, czy tam, czy 600, czy mniej, czy coś, no to jest 100% uszkodzenie. Poza tym mówię, pierwsza podstawowa sprawa diagnozy, no to jest podłączenie komputera jednak jakiegoś diagnostycznego i żeby na komputerze wyświetliło nam usterkę tego czujnika, nie żeby się za cokolwiek zabrać, bo nie zawsze migająca kontrolka świecy żarowych oznacza uszkodzenie tylko i wyłącznie tego, bo akurat w tym samochodzie jest to tak skonstruowane, że wiele innych usterek również jest sygnalizowanych migającą kontrolką świecy żarowej, nie? Także konkretna diagnoza polega na... Jest to dość ważna usterka, bo gdyby sam uszkodzony czujnik, na przykład zapalała się tylko kontrolka silnika, to myślę, że to by nie irytowało tak jak migająca non-stop kontrolkami świece żarowe. Dokładnie, tak? Dokładnie. Jest to zrobione celowo, dokładnie. Pod świece żarowe przez firmę, dokładnie. Żeby jak najszybciej udać system do serwisu, dokładnie. Prowadzi to do uszkodzenia de facto pompy wtryskowej. My akurat nie w przypadku tej Audi, ale w innym prowadzi do uszkodzenia. Dokładnie, pompy. Dokładnie. Może być tak, że dokładnie. Różne mogą być przyczyny, bo może być też tak, że fizycznie ta pompa będzie pracowała na sucho przy jakimś tam błędnym. No jest możliwe też uszkodzenie tej pompy. W każdym razie ja powiem jeszcze w skrócie takim, że całkiem niedawno, jak 2 tygodnie temu, kolega zakupił w Niemczech takie Audi, identyczne, mówimy tylko i wyłącznie teraz o Audi A6. Było w ogłoszeniu napisane Motorschaden, dosłownie, czyli uszkodzony silnik. Na czym polegała usterka? Już tłumaczę. Świeciła się dosłownie migająca kontrolka świecy żarowej. Fatalna diagnoza niemiecka, fatalna. Nie wiem, kto tam to diagnozował, czy to w ogóle jakikolwiek mechanik, czy tylko i wyłącznie właściciel. Tego trudno to na tą chwilę ocenić, ale do czego zmierzam? Świeciła się kontrolka świecy żarowej. Niemiec wydedukował sobie, że jeżeli nie może zapalić samochodu, uszkodzona jest pompa wtryskowa. I sprzedał samochód z uszkodzoną pompą wtryskową. Napisał dosłownie, że jest Motorschaden. Wiadomo, ta cena była żenująca. Kolega to kupił. Co się okazało? Był tylko i wyłącznie uszkodzony właśnie ten czujnik G210. Kolega jak bezpośrednio podał na wężyk paliwo ze zbiornika przy komorze silnikowej, samochód natychmiast zapalił. Czyli co się działo? Po prostu czujnik nie załączał, pomimo, ja podejrzewam, że Niemiec poszedł troszeczkę na skróty, nie znając się kompletnie. Zobaczył, że na wskaźniku paliwa jest, a dokładnie kolega mi mówił, 1/4 baku była na wskazaniu, bo dosłownie pokazywał 1/4 baku, czyli nikt by nie podejrzewał, że się rozchodzi o to, że jest brak paliwa, tak? Pokazuje nam samochód, że paliwo jak najbardziej mamy, 1/4 baku. Próbujemy zapalić, nie możemy zapalić. Dowiadujemy się, że tak powiem, od osób trzecich, co jest najczęstszym uszkodzeniem. No, ktoś mówi tak, najczęściej to tu pada pompa wtryskowa. No i wydedukował sobie, że pompa wtryskowa jest uszkodzona. Możliwe, że nie zdiagnozował tego w jakimś warsztacie fachowym i sprzedał jako no, Motorschaden, czyli uszkodzony silnik. Także, no... Mówię, trzeba zwracać na to uwagę i polecamy diagnozę taką komputerową, żeby się dowiedzieć, co jest uszkodzone konkretnie, a jeżeli chodzi już fizycznie o wymianę tego, aha, jeszcze co, mieliśmy napomnieć o tym, jak to, że tak powiem, robią, no powiedzmy no nie do końca fachowcy i my jesteśmy absolutnymi przeciwnikami takiego typu rozwiązań, nie? No. Pokaż Mateusz, co tego, a mianowicie polega to tak, że polega to na tym, że tutaj, na tej wtyczce, dosłownie co widzimy, na tej wtyczce, fachowcy, którzy nie chcą rozbierać tego kosza, bawić się w wymianę tego czujnika, że tak powiem, brudzić się tym paliwem diesla, wiadomo, wstawiają taki opornik, jak tutaj widzimy. To jest dosłownie przykład życia wzięty, bo to wszystko zostało nazbierane przy jakichś tam przykładach. Samochody tutaj trafiają już docelowo na że tak powiem, ostateczną diagnozę, jak ktoś się nie może poradzić. Tak samo było z tym samochodem. To rozcięcie, które tam pokazywałem, tej gąbki, to było, to samochód już przyjechał z tym rozcięciem, czyli tak funkcjonują mechanicy. Zamiast rozebrać boki i elegancko tą gąbkę wyciągnąć, rozcina się po najkrótszej linii oporu, żeby tylko dobrać się, że tak powiem, do problemu. No i dobranie do problemu polegało na tym, że oszukuje się. Muszę przerwać nagranie, bo kończy nam się czas. Za chwileczkę no, będziemy musieli część trzecią chyba. W każdym razie szybko. Oszukuje się
wskazanie, oszukuje się silnika, czyli sztucznie podaje mu się jakąś tam wartość rezystancji i komputer myśli, że pompa jest nienapełniona, kosz jest nienapełniony, cały czas pompuje dokładnie do tego kosza paliwo, a o to de facto chodzi, dokładnie, błędu nie ma, ale prowadzi to do uszkodzenia pompy tej, bo ona chodzi non-stop, a nie jest... Dokładnie, ona chodzi non-stop w trybie ciągłym, mając takie coś nie czujnika i niestety, także chyba podziękujemy, to by było na tyle, wszystkiego dobrego, chociaż może jeszcze zaraz